z wykonawcami biorącymi udział w konkursie Premier. Cześć, nazywam się Lady Punk. Numer, który zaprezentujecie na festiwalu w Opolu, nosi tytuł Na granicy. Co to w ogóle oznacza? Na granicy wytrzymałości już jesteście na przykład? Znaczy, ja nie jestem, myślę, że koledzy również nie. To jest taki tytuł po prostu, jak wiele innych. Są granice słów, kiedy granic brak. Nie wiem, czy to wstyd, że mi wiary brak. Gdy otwiera drzwi niewidzialny klucz, czy zabraknie nam wyobraźni znów? Romantyczny utwór, kapitalny, myślę, że przegramy ten festiwal. Zaraz, kiedy kamery są włączone, to mówisz co innego. Specjalnie to jest przewrotność. Nie, no jasne, oczywiście. A mówiłem przed wywiadem, że wygramy? No tak było. To ja zawsze mówię odwrotnie w telewizji. No to nie ma sprawy, więc to wiemy. Wszyscy zresztą. Wiemy, kto na siebie stawia. Wasza nowa płyta, może coś o niej, bo ten utwór pochodzi z tej nowej płyty, ona się ukaże we wrześniu 2000, dobrze mówię? No właśnie. Płyta ukaże się we wrześniu, będzie się nazywała Nasza reputacja. A jaka reputacja to widać? Jaka jest, to jest. Że co, że niby nadwątlona, czy że tak dobra? Wiesz, no. Reputacja sama w sobie po prostu jest fajnym słowem. Reputacja. To jest hasło po prostu. No dobrze, to niech będzie, że to jest hasło. Porozmawiajmy może nie o waszej reputacji, ale o Polu, bo przecież to nie jest pierwszy raz, prawda? Szczerze mówiąc, ja nie pamiętam, ile razy już tam graliśmy. Występowaliśmy w konkursie. W życiu nie graliśmy w żadnym konkursie. W końcu po 18 latach ktoś wpadł na dobry pomysł. Że może... Żebyście się trochę pościgali. Żebyśmy się pościgali. Nie, z tym utworem jest śmieszna sytuacja, dlatego że akurat nie ten utwór miał być na Opole. Podjąłem tę decyzję z tego względu, że utwór, który mieliśmy wypuścić właśnie do Opola, był utworem takim typowym lady punkowskim, wiesz. I doszedłem do wniosku, że to by było bez sensu po prostu, no, jeszcze w konkursie występować z takim nowym utworem, który jest idealnie, wiesz, podobny do naszych, wiesz, z Polini, stylowym utworem, wiesz, no, także ten utwór jest zupełnie inny i myślę, że przez to jest bardzo interesujący. I nawet gdybyśmy nic nie wygrali, to myślę, że i tak będziemy mieli satysfakcję z tego utworu, ponieważ naprawdę jest on, robi na skórze, jak to mówi mi wielu znajomych, coś takiego, taką gęsią skórę, także to jest mi bardzo przyjemnie, jeżeli tak będzie. Może wygramy, a może nie wygramy, ale piosenkę zagramy. Mamy niezmierną przyjemność zagrania na festiwalu opolskim. Zapraszamy. Do Opola. Zapraszamy. Do Opola.